Hej wszystkim! Z tej strony PG, a to jest pierwsza sesja, pierwszy odcinek z nowej serii. Tym razem robię ją z Lisa The Painful RPG. I no cóż, włączyłem grę i nie było żadnego intra, niczego. I jak już to widzimy tutaj, to myślę dziewczynę, która się powiesiła i to chyba znaczy, że coś tutaj będzie nie tak, ale dobra. Tak czy siak, oczywiście parę słów wstępu, zanim zacznę, ponieważ ja już taki jestem. Więc tak, nic o tej grze nie wiem, oprócz tego, że jest ona... O, Reksio idzie. Cześć, Reksio. No, co słychać? No, oprócz tego, że jest usytuowana chyba w postapokaliptycznym świecie, albo przynajmniej to widziałem po screenshotach. I też słyszałem, że to tak jakby side-scroller z ten, tak jakby pogmatwany z RPG. I ja w sumie lubię takie mieszanki i dlatego ta gra bardzo mnie interesowała. I nareszcie mam okazję ją ograć na wizji. Tak więc no, niestety gra będzie po angielsku, więc będziecie musieli znosić moje chłopskie tłumaczenie. Przy okazji mam nadzieję, że dobrze się nagrywa. 60 FPS-ów. Chociaż nie wiem, w ilu FPS-ach ta gra będzie działać. Ale kurde, okienko jest takie małe, że ja pierdziu. Całe szczęście, że chociaż można z łatwością nagrywać co i jak. Tak więc no. Jeszcze jeden mały drobiazg. Dopiero co wstałem, więc jeżeli nie będę ogarniał co i jak, to będziecie wiedzieli dlaczego. Tak więc no, już jakieś 2 minuty gadania, myślę, że czas zaczynać. Mam nadzieję, że przynajmniej sterowanie będę mógł zmienić. O, całe szczęście ten wsadem się nie steruje, bo u mnie porąbany trochę wsad jest, strzałki. Całe szczęście tutaj rządzą. Tak kurde powinno być! Let's go! I'm ready! A game by Dengalang. Coś mi się tak zdaje, że dobrze powiedziałem. Ty mały złodzieju. Przestań. No, coś mi się zdaje, że no... Teraz już wiemy, czemu ta gra się nazywa bolesnym RPG-iem. Zostaw go w spokoju. Zamknij się, Brad. On ukradł naszą piłkę. Ja ukradłem ją. Rick niczego nie zrobił. Co? Ty mała suko. Czemu mi to przypomina Corpse Party? Idioci. Chodźmy, ludziska. Tak, to wygląda jak side-scroller. Jak trochę platformówka taka. Dzięki, Brad. Przepraszam. Nie musiałeś mnie kryć. Przepraszam, Brad. Przepraszam, że dostałeś wpiernicz. Więc dobra, jak tu się skacze? Enter? Spacja to jest ten. Control? Shift? Chyba takie klasyczne platformówkowe sterowanie tu nie działa. Co to za koleś? Okej, spaść nie mogę, więc muszę iść na prawo. Ale muszę przyznać, że graficznie wygląda bardzo fajnie. Miło się patrzy na tą grę, mimo tego, że przed chwilą wpierdol dostałem. Mogę z nim pogadać? A, Bradley. Kiedy w końcu się nauczysz, chłopcze? Nauczyć się czego? Nie dostawać wpierdziel na ulicy?
W sumie to, czy to jest ulica, mi to bardziej przypomina, nie wiem, polanę czy coś, bo tutaj ulicy nie ma, to są tylko drzewa i trawy. Co, Reksiak? No to spadaj w takim razie. Zamknę drzwi. Żeby mi tu nie przeszkadzał. Mała wredota z tego psa. Tak więc no. Cóż, na razie nic nie mam takiego ciekawego do powiedzenia. Po prostu będę patrzył, co będzie się dziać. Nie mówcie mi, że to nasz dom. A pójdę dalej. Albo może nie. Nie mogę wyjść stąd. Znowu. Mój syn przychodzi do mojego domu. Rozpierdzielony na cholerę. O kurwa, podskoczyłem. Nie kupuję ci kolejnej koszulki. Bezużyteczny, gówniany dzieciak. Idź do pokoju. Teraz. Zamknięte jak zwykle. Dzieciak mały? Muszę przyznać, że atmosfera już od pierwszych sekund jest tu bardzo ciężka. Lisa. No to diametralna zmiana scenerii. Wydaje mi się, że jesteśmy w Teksasie czy coś. Wziąłeś trochę radości? Co do diabła. Cicho. Już wszystko w porządku, mały kolego. O mój Boże. Przepraszam. Przepraszam, mały. Wszystko w porządku, wszystko w porządku. Pierdziele, te płakanie mnie wkurwia. No. Znajdźmy gdzieś bezpieczne miejsce dla ciebie. Okej. To tak jakby mam wrażenie, że jesteśmy w Teksasie czy coś, czy na jakiejś pustyni, więc chyba no postapokaliptyczne te to coś prawdziwego. Kto by w takim świecie takiego małego bachora chciał wziąć? Chyba że. Brad. To Brad! Co to jest? Ja pierdolę. Czy to jest dziecko? Tak. Ła. Dziecko! Gdzie ty to znalazłeś? To? Nie wiem. Po prostu znalazłem je na ziemi. Jezu. Ludzie, czekajcie. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że gdzieś tutaj jest dziewczyna. Ła. To oznacza, że jest gdzieś tutaj nadzieja dla ludzkości. Ła. Na pewno jest bardzo gorąca. Totalnie. Ludzie. To jest poważne. Czyli jesteśmy w postapokaliptycznym świecie.
To jest dziewczyna czy chłopak? Zapytaj profesora Oaka. Nie sprawdziłem. On na pewno będzie wiedział. To dziewczyna. Wow. Z tym kopulować to już nie będziecie. Musimy komuś to powiedzieć. Rando. Jeżeli pójdziemy do niego z tym, będziemy nastawieni przez... na całe życie. Całe żarcie i fajne rzeczy, które będziemy chcieć. Zajebiście, chłopie. Właściwie to nie jest zły pomysł. Armia Rando na pewno byłaby lepiej jak wyposażona na coś takiego. Nie! Nikt nie może wiedzieć, że ją mam. Ona jest teraz dzieckiem, ale za niedługo będzie kobietą. Nie miałaby żadnych szans tam. Brat, to jest chore. Będziesz trzymał ją w sekrecie przez całe twoje życie? Czy wiesz, co się stanie, kiedy ktokolwiek ją znajdzie? Nie obchodzi mnie to. Ja będę ją... zachowam ją. Brat. Nie obchodzi mnie to, czy mi pomożecie, czy nie. Nie oddam jej. To moja druga szansa. Cholera, brat. Nie martw się, mała. Nie pozwolę cię nikomu skrzywdzić. Ja pierdzielę, co się tu dzieje? Tu najpierw mówisz, że ten, że ona jest twoja i tak dalej, a teraz im ją oddajesz? Albo może nie. Nie, to tylko montaż. Oni kopią jakiś tunel czy coś? Schron przeciwatomowy może. Czemu wyglądam jak Jezus? O, to ten skurwiel. On ma coś tam niebieskiego, widzę. Nieważne. Ja wiem, że ona gdzieś spierdzieli. Pewnie będziemy ją przez całą grę szukać. Co tam na dole się dzieje? A nie, to ona płacze. Myślałem, że to jakieś serce czy coś. A gdzie jest reszta? Gdzie oni są? Ci trzej. Opuścili nas, czy nie żyją? Stali tu pochowani czy coś, czy to tylko kwiatek? Tam widzę jeszcze... A, są! Już starzy. Czyli co, że niby w przeszłości... Co tak, to jego chyba siostra była, nie? Coś się z nią pewnie stało. Co to za kamyki? Diamenty? To na pewno coś drogocennego, skoro... To
taki kontrastowy kolor ze wszystkim innym. Reksio. Hej, ty. Ta dzika bestia nie zostawi mnie w spokoju. Sam bym się nim zajął, ale zwichnąłem kostkę, wchodząc na to drzewo. Pomóż mi, dobra? O kurwa. No to kurde, niezła muzyka. Musimy z nim się bić? Gard, zobaczymy co on zrobi. A, czyli atakuje, dobra, dostaniesz pierdol. Oczywiście, że wsad do cholery jasnej, no. A, dobra, przynajmniej tutaj jakoś działa z francuską klawiaturą odpowiednio. Nie mamy skilli. Kurde, to chyba zostało zrobione w RPG Makerze. Level up. Ta. Szkoda, że nie możemy statystyk rozdzielać. Zero max. To waluta? Jesteś bardzo twardy jak na takiego debila. Na takiego rozpierdzielonego kolesia z kryzysem wieku średniego. Pomógłbym ci, ale powiedziałem, że coś mnie tam boli. Tak czy inaczej, jestem Terry Hintz. Ludzie mówią na mnie lordem tutorialów. Podróżowałem te ziemię, zostawiając moje kurde! Wskazówki dla wszystkich do zobaczenia. No cóż, jestem kimś bardzo ważnym, mam dużo fanów. Czekaj! Wyglądasz na bardzo samotnego. W końcu, skoro jestem takim miłym kolesiem, to pójdę z tobą. Dobrze, to jesteśmy ustawieni. Kurde, odgłosy w tej grze są dziwne, zważając na jej klimat. To jest balon. Gdyby tego balona tutaj nie było, to spadłbyś z klifu i umarł. Ten balon uratował twoje życie. Nie balon, tylko kamień, do jasnej cholery. Czyli skakać dalej nie mogę chyba. Mamy przedmioty? Chwila. Items. Pusta butelka razy dwa. Co to jest ten joy? Ten narkotyk powoduje, że nic nie czujesz? Użyj go w tych ciężkich chwilach. Ekwipunek? Nie, stój! Optimize. Co ty masz? Status. Opcje. Chwila. Ta, może być. Let's go! Wskazówka. Butelki. Butelki mogą być bardzo pożyteczne. Możesz sprzedać je, wypełnić je, albo zrobić z nich koktajle Molotowa. Albo nawet rzucać je w walce. Więc bierz je. Okej. Okay. Dobra, mamy naszego save'a. Zapisywanie. Możesz zapisać twoją grę, konsultując tego kruka. Ktoś musi cię pamiętać. Skakanie! Jeżeli stoisz przed krótką krawędzią. A, dobra. Góra i skok. I dół i spacja, by zejść
Wypróbuj to. A, okej, dobra. Nie, tutaj nie dam rady, dobra. Czyli to jest tak jakby platformówka. Uwaga. Uważaj na... uważaj na... ten wygląd Terego jest bardzo przystojny. Uważaj zawsze na... zawsze uważaj na siebie. Pchi. Odpoczywanie. Jeżeli znajdziesz ognisko, możesz odpocząć. Twoja drużyna będzie do pełni wskrzeszona, ale bądź ostrożny. Jesteś... niedelikatny, tylko kurde no. Mogło cię załatwić, kiedy śpisz. Cokolwiek, wszystko może się zdarzyć. Ale jaki masz inny wybór? Zobaczymy. Pewnie coś zjebie. Wszystko mamy? Tak, wygląda na to, że tak. Ale kurde, muzyka w tej grze jest bardzo zróżnicowana, już to słychać. Czy tu będzie nasz dom? O kurwa. Wydano nasz sekret, brat. Nie ma jej. Wybacz, chłopie. Jest coś, co muszę zrobić. Sam. Co się stało? Nie mogę ci powiedzieć. Dalej, chłopie, to wygląda na coś poważnego. Ktoś bardzo bliski mnie został porwany. Muszę znaleźć tę osobę. To wszystko, co mogę powiedzieć. O kurde, to smutne, chłopie. Cóż, myślę, że potrzebujesz kogoś do ochrony. Nie... no... pójdę z tobą, tak sądzę. No, jako że jestem bardzo mocnym, silnym wojownikiem. Ta gra jest kurde dziwna. Wszędzie krew i tak dalej, a te całe odgłosy są dziwne. Nie żyję. Nie żyję. Rick, Sticky, Cheeks. Nie żyje. Znalazłeś zerdzewiały nóż. Nie żyje. Okej, więc myślę, że... nie? Może on? Nie. Items. Co to kurde jest w takim razie? Broń. Nie używaj tego z twoim obiadem, możesz zachorować i może wywołać truciznę. Head? Nie, nie mogę nic zrobić z tym nożem. Na razie zachowam go. Tędy mam iść chyba. Tajemnicza wołowina. Odnawia 300 HP, dobrze wiedzieć. Kurde, sorry, że tak na razie nic z moim komentarzem się nie dzieje ciekawego, ale sam jestem ciekaw, co się tutaj dzieje. O kurwa. Znowu to samo. Wezmę, pójdę tą stroną. On coś trzyma. Dietetyczna Coca-Cola. Co to robi? MP? Nam odnawia czy coś? Nie, 200 SP, czyli dobra. Nam się przyda, bo mamy mniej niż 200. Lepiej to trzymać na razie. Pierwsza zasada RPG-ów,
Nie używaj przedmiotów, które są zbyt silne dla ciebie, zostaw je na później. Kombosy. Niektóre postacie mogą używać kombosów w walce poprzez przyciski wsadowe. I ten, używając specyficznego kombosa, można używać specjalnych ataków. A dobra, mogę sprawdzić sekwencję przycisków w menu. WWS robi booster Punches. Czy to ma sens? Nie wiem, kurde, co to jest WWS. A dobra. WWS, tak? Jak na. Które na mojej klawiaturze tu jest. Zaraz. WWS, dobra. Czyli ZZS u mnie. Zejdź mi z drogi. Chcę tą małą sukę tylko dla siebie. Dobra, wpierdol dostaniesz i tyle. Chwila. Dobra. Hints. Entuzjastyczny chant. Zobaczmy, co to robi. Okej. Okay. Ja płaczę, tak jak w Earthboundzie też takie było. Taki status problem. Skills. Nie ma nic. To atak. Kurde, wielki wojownik, nie? Dobra. Atak. Uniknął. Czy mogę zobaczyć jakoś, ile on ma HP? Byłoby fajnie. Dobra. Ja pierdzielę, on cały czas zero obrażeń zadaje. Ten stary tuńczyk będzie dzisiaj płynął z nurtem. I dobrze, kurde. Cieciu jeden. Oto jest. Oto ten, twoja ta. Jak to się nazywa? Wskazówka. Jesteś do dupy, ja jestem zajebisty. Sick drops. Brat przestał krwawić. Krwawić? Nie żyje. To pizza? Nie mogę w to uwierzyć. Taka brzydka dziewczyna. Nie żyje. Ona wszystkich rozpierdoliła? Ma jakieś moce czy coś? Kurde, cieszę się, że to zrobiła, ale hej. Nie jestem jeszcze martwy, ty gnojku. Chodź tu, więc będę mógł skopać ci dupę. No właśnie, twardzielu. Padłeś w moją pułapkę. No ciekawe. WWS. A cholera. Niezła, kurde, pułapka, ale dzięki za level up. Pusta butelka i 8. Co to jest max? Magazynek? No i wypierdalaj. Ja cię kręcę, co tutaj się odpierdziela. Nie mogę tutaj wskoczyć, bo coś mi się wydaje, że te książki są ważne, że tam będzie jakiś przedmiot. Nie mogę. Ach, kurde.
Nieważne. O, tam coś jest. Znowu wołowina. Co oni tam kurde robią? Ej! Tudlina była, nie zauważyłem jej, bo jestem ślepy. Dobra, ludzie, zostanę tutaj i zablokuję wejście. Wy przeszukajcie to miejsce, by zobaczyć, czy jej tu już nie było, czy coś takiego. Masz... Robi się, szefie. Tak, tak. Czyli co? Czyli to ona zrobiła chyba to wszystko. Kurde, nie, niezły ten. Niezłe skille, kurde. Zobaczymy, co tu jest. O, widzę. Pikselek czegoś. Perfumy. Możesz psikać się perfumami, ile wlezie, ale smrodu z siebie nie usuniesz.